koła. Proszę Państwa, jestem dumna i dziękuję bardzo. Proszę Państwa, gdzie są ludzie na tym omegle? Tu jest jakiś Seba. Elo Seba. Siema Kulfon. Siema Byku, co tam słychać? Wszystko w porządku. Co u ciebie jest? Proszę? Co poniosło? Biznesy, wiesz? Jakie biznesy? Co się stało? Ale to już się nie musi interesować, nic się nie stało. No nie musi mnie interesować, ale wiesz, ale musi być zawsze git, nie? Musi być git. Masz rację. Ile masz rację? Ale co ty, możesz wiedzieć o tym, co? Gdybyś mnie poznał trochę, no to byś wiedział, ile mogę wiedzieć. Zamieniam się w słuch. Ile masz lat? A co cię to interesuje? No to jest taka tajemnica? Bardzo. Dla mnie zwłaszcza. Spoko. A ile masz lat? Może 30, może 20, może 40. Aha. Kto wie? Spoko. A jak masz na imię? Jak masz na imię? Marian Pazio, ostatni raz. Dobry wieczór, Maciuś. Aha, to ty taki Seba Adidas elegancko. Złote 60 groszy, dobry wieczór, Maciuś D. Nie wiem, co to znaczy, bo to wiesz, dla mnie to dzieci używają, wiesz. A jakie województwo? Jaki rejon polski jesteś? Może małopolskie, może mazowieckie, może zachodniopomorskie, może pomorskie. Kto wie? Ty taki wstydliwy Janek jesteś. Nic nie chcę powiedzieć, nic nie chcę mówić. A ty taki bardzo wygadany Kulfon jesteś. Bardzo chcę dużo wiedzieć, bardzo chcę dużo mówić. Kulfon? Ma bardzo duże uszy, właśnie przystosowane do tego, żeby dużo słyszeć. A ty masz łysy łeb, tak jak łyse jest moje kolano. Pozdrawiam, możesz iść na śniadanie. Ty masz bardzo rude włosy, tak jest twoja ruda grzywka. Tak, a ty masz ślepe oczy i kurwa głupi łeb. Słuchaj, nie wiem, czy to są kurwa żarty, czy cokolwiek innego, ale jeżeli byś mi to powiedział w twarz, to wiesz, że dawno byś kurwa leżał na glebie, nie? Jakbym ci to powiedział w twarz, to byś wiesz co zrobił? Poszedłbyś do sklepu, kupił szczotkę, wyczyścił buty i byś wrócił do domu na kolację, byś zjadł buraczki, ziemniaczki, kurwa, mięsko, mizeria i chuj, poszedłbyś spać. Słuchaj Seba, powiem ci tak. Jesteś bardzo mądry przez internet. Powiem ci tak, przez internet, słuchaj, powiem ci tak. Jesteś cwaniaczkiem za 5 złotych, wiesz? Na barkach 3 paski, 3 IQ, 0 włosów na głowie, siemano.